Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego. Dwie różne połowy w tym meczu, druga zupełnie inna od pierwszej. Na pewno. W pierwszej połowie Olimpia też postawiła trudne warunki. Ciężko było, bo szczelnie w defensywie dobrze bronili. Ale mi się wydaje, że z czasem te nasze sytuacje, które stwarzaliśmy, no, zabrakło tej kropki na D, ale myślę, że Olimpia strzeliła tą bramkę, jeszcze bardziej nas, można powiedzieć, poddenerwowała. I co, podnieśliśmy się po tym ciosie, strzeliliśmy szybko na 1-1, no i udało mi się strzelić tą bramkę na 2. I cieszymy się bardzo i wracamy do ciężkiej pracy, bo musimy troszkę czasu nadrobić. Dominik, powroty zawsze cieszą na boisko. Wróciła drużyna, wróciła do gry i wróciły punkty. Tak, długo czekaliśmy na ten mecz, bo praktycznie w kwietniu zagraliśmy tylko jeden i teraz po dwóch tygodniach w końcu zagraliśmy. No na pewno było czuć ten rozbrat z piłką, ale są 3 punkty i dzisiaj wyjątkowo się z tego cieszymy. No właśnie, jak wspominałem wcześniej, rozmawiając z piłkarzami, że to były dwie różne połowy. Tak, na pewno. No w pierwszej troszeczkę jeszcze tak się docieraliśmy, te akcje tak się nie zazębiały, ale z czasem zaczęliśmy wchodzić na te swoje obroty i myślę, że końcówka już pokazała, że już graliśmy swoją piłkę. Od 60 bodajże drugiej minuty 3 zmiany w drużynie Górnika, no i gra poszła zdecydowanie szybciej do przodu. Tak, weszli nasi zawodnicy po kwarantannie i na pewno dodali świeżości i pociągnęli tak jak powinni w końcówce, no i dzięki temu też wygraliśmy. Przed Wami na pewno 10 spotkań chyba do rozegrania i to praktycznie co 3 dni gracie, najbliższe już w środę. Tak, dokładnie. Jedziemy do Stargardu. Czeka nas dosyć długi maraton spotkań, więc dobrze, że już wszyscy wróciliśmy i że ta kadra jest szeroka, bo na pewno będzie każdy grał, każdy będzie potrzebny i każdy będzie ważnym ogniwem w tych wszystkich meczach.